Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Marcin Wróbel, czyli rozwój sportowy w pełnej okazałości. No bo rok temu tutaj w Cetniewie jeszcze jako rezerwowy członek kadry młodzieżowej, teraz już pełnoprawny. Co się na to złożyło? Co się takiego wydarzyło, że urosłeś jako skoczek, przekonałeś sztab szkoleniowy? No myślę, że też, jakby to powiedzieć, no starałem się bardzo, żeby właśnie dołączyć do tej kadry głównej. Nie jako rezerwowy już, tylko jako główny członek. I w sumie dobry sezon też pokazał, że stać mnie na naprawdę dobre skoki i bycie w tej grupie. Szczególnie lato było obiecujące, kojarzę Einsiedeln chociażby, Fiskap, te zawody. Tam naprawdę wyglądało to obiecująco, potem były wahania, no ale to rzecz normalna w wieku młodzieżowym. Jak wspominasz te kolejne etapy sezonu olimpijskiego, co by nie było? Te kolejne etapy były no takie frustrujące dla mnie, bo właśnie nie szło po mojej myśli. Tak jak w Einsiedeln ta forma była wyższa, ona tak w sumie jakby to powiedzieć wybuchła. I wiadomo, jak coś idzie lepiej, to się chce to jeszcze lepiej robić. No i myślę, że to było głównym takim powodem, że później nie szło. W skokach, kiedy chce się więcej, to chyba najgorsza rzecz, bo wtedy te błędy się pojedyncze wkradają. Co się zepsuło w technice właśnie wtedy, kiedy apetyt urósł? Myślę, że w sumie to było zagubienie w dojeździe. Bo jeśli już w dojeździe coś nam nie pasuje, to wtedy to się przekłada na dalsze etapy skoku. I myślę właśnie, że to trzeba dobrze opanować i wtedy będzie dobrze. Marcin, a opowiedz w ogóle, dlaczego skoczkiem narciarskim zostałeś, no bo to też nie jest historia pewnie oczywista dla każdego z widzów. W sumie to z oglądania skoków. Tak jakoś się wzięło, że oglądałem i pojechałem się zapisać na następny dzień do trenera. To można powiedzieć, jest już taka fala Kamila Stocha, czy jacy byli ci skoczkowie, których wtedy podglądałeś? Podglądałem na pewno najbardziej Gregora Schlierenzauera oraz Tomasa Morgensterna. Później właśnie dołączył do nich Kamil i wtedy tak się to lepiej oglądało. Była taka zawzięta rywalizacja. A kiedy mijacie się gdzieś na zawodach krajowych, chociażby mistrzostwa kraju, to czujesz taki respekt, czy raczej traktujesz takich doświadczonych kadrowiczów jako samych swoich? Wiadomo, że się czuję jakiś respekt, ponieważ osiągnęli więcej, ale to, jakby to powiedzieć, no są na wyższym poziomie, ale staramy się tak jakby zjednoczyć. Real Logistics Team, jak do tego doszło, bo to chyba też ważne dla młodego sportowca, żeby takie wsparcie nie tylko na czapce w drodze sportowej mieć. Tak, to jest na pewno duże... Wsparcie, tak, duże wsparcie i to na pewno pomaga na starcie właśnie takiej profesjonalnej kariery, ponieważ no daje tak, nawet jeśli chodzi o to daje motywację dużą też, żeby właśnie coraz bardziej się rozwijać. Najważniejszy punkt minionej zimy dla Ciebie? Najważniejszy punkt minionej zimy to na pewno Lahti, Ejofy. No tak, bo tam polscy juniorzy pokazali, że tutaj nie jest stracone pokolenie. Tutaj cały czas jest potencjał na walkę o to, co najcenniejsze w sporcie, czyli o medal. Tak. Co zatem dalej? Co w tym roku Ciebie zadowoli? Czy to są, ja wiem, punkty Pucharu Kontynentalnego, kolejne medale młodzieżowe? Masz coś takiego, czy raczej stały progres, rozwój i taka historia? Znaczy się, no wiadomo, że chciałbym się z roku na rok rozwijać. I na pewno chciałbym zdobyć w tym roku punkty Pucharu Kontynentalnego. Później, jeśli by się udało, mam taką nadzieję, że punkty Pucharu Świata. Tego życzę w takim razie.